Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czy mnie widać i czy mnie słychać? Pierwsze pytanie na rozpoczęcie. Dzięki za sygnał. Tak, dobrze widzę, dziękuję bardzo. Super. Zbliża się godzina 19, więc za chwilę zaczynamy nasze dzisiejsze webinarium. Webinarium pod tytułem Uczenie się, relacje, świat. Odpowiedź na wyzwania tego roku szkolnego przy wsparciu CEO. Czekamy na sygnał, czy jesteśmy już też widoczne i dostępne na Facebooku, ponieważ też równolegle będzie prowadzona transmisja. Super, jesteśmy także w Facebooku, także witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Elżbieta Krawczyk, jestem dyrektorką programową i członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruję działem edukacji globalnej i ekologicznej w CEO i mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie wraz z innymi panelistkami, które niebawem pozwolę sobie przesunąć na kolejny slajd naszą prezentację i kilka słów o CEO powiedzieć. Od ponad 25 lat wspiera nauczycieli, nauczycielki oraz dyrekcje w skutecznym nauczaniu. Proponuje różne nauczania oraz tematy pomagające angażować młodych ludzi w naukę i w działania obywatelskie. Zależy nam na tym, żeby szkoła była miejscem zdobywania wartościowych doświadczeń, żeby otwierała przed uczniami i uczennicami możliwości, pomagała rozwijać pasję i uczyła odpowiedzialności. Jako CEO proponujemy wsparcie na różnych płaszczyznach. Krótko o takich trzech filarach naszego wsparcia. Zachęcamy Państwa do korzystania z codziennych aktywności, które proponujemy. Zamieszczamy na blogu edukacyjnym blog.ceo.org.pl praktyczne treści, różne ciekawostki, wskazówki, propozycje, które można wykorzystywać na zajęciach. Zachęcamy do korzystania z naszego profilu na Facebooku. Część z Państwa nas zna i także obserwuje nasze dzisiejsze webinarium właśnie tam. To miejsce, gdzie dzielimy się wszystkimi aktualnościami dotyczącymi naszej działalności. Zapraszamy także do zapisania się na newsletter. Dostępny jest zarówno na stronie głównej ceo.org.pl, ale także na stronie bloga. Druga kolumna to zaproszenie do naszej oferty szkoleniowej, oferty płatnej, w ramach której znajdują się m.in. warsztaty dla Rady Pedagogicznej i można zapoznać się z takimi tematami jak ocenianie kształtujące, edukacja zdalna czy tematy wychowawcze. Zachęcamy też do zajrzenia do tej oferty. I trzecia kolumna to programy, o których też będziemy dzisiaj całkiem sporo, mam nadzieję, opowiadać. Programy, które wspierają zarówno nauczycieli i nauczycielki, ale też budują kompetencje uczniów i uczennic. I zapraszamy do udziału w programach z różnych obszarów. O tych obszarach także będzie dzisiaj mowa i mam nadzieję, że też przybliży to trochę naszą działalność. Co się wydarzy na tym naszym dzisiejszym spotkaniu i też dlaczego się spotykamy? Pewnie nikt nie ma wątpliwości, że przed nami trudny rok, pełen znaków zapytania. Zaczynamy trzeci tydzień nauki w bardzo różnych okolicznościach, z różnymi doświadczeniami z okresu nauki
zdalnej, z różnymi potrzebami, jeśli chodzi na przykład o układanie sobie relacji w szkole. I chcemy zaprosić Państwa, chcemy zaprosić Was do refleksji nad wyzwaniami tego roku szkolnego i do takiego spojrzenia na swoją pracę, być może z nowej, może z trochę innej perspektywy. Porozmawiamy o takich trzech głównych tematach. Pierwszy z nich to uczenie się uczniów i uczennic. Jakie metody stosować, by praca z młodymi ludźmi w szkole pozostawała skuteczna. Drugi obszar naszych dzisiejszych refleksji i poszukiwań to szkolne relacje właśnie. Jak i po co budować trwałe relacje z uczniami, uczennicami, jak można być też w tych nietypowych okolicznościach, a także o nawiązywaniu do pozaszkolnej rzeczywistości, o poruszaniu różnych tematów, czasem trudnych, czasem kontrowersyjnych, ale ważnych dla młodzieży. No więc właśnie, jakie to są te ważne tematy, o których warto rozmawiać w nadchodzącym roku szkolnym? To będzie ta przestrzeń właśnie. W naszym spotkaniu dzisiaj bierze udział 6 panelistek łącznie. Przedstawię teraz wszystkie osoby, które będą zabierały głos. I witam serdecznie też wszystkie panelistki. Sylwia Żmijewska-Kwirenk, członkini zarządu, dyrektorka programowa CEO, a także szefowa programu Szkoła Ucząca się. Witam także Monikę Prus-Głaszczkę, animatorkę, trenerkę w Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatorkę programu Oby Młodzież i ekspertkę w zakresie obszarów związanych z kompetencjami społecznymi. Do naszego spotkania też zaprosiłyśmy praktyczki, nauczycielki, które blisko współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej albo pracują w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam serdecznie Annę Pająk, polonistkę, która pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, także uczestniczkę zaangażowaną w program Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi w Akcji. Witam Ewelinę Gorczycę, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która w Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje kurs OK Zeszyt i rozmowy o nauczaniu. Jest także ekspertką merytoryczną w programie Matematyka Pierwsza Klasa. A także Jadwigę Jarosz, nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, która też od wielu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy projektach z zakresu edukacji globalnej. Była między innymi mentorką i autorką materiałów edukacyjnych w ramach programów Świat z Klasą czy Rozmawiajmy o Uchodźcach. Witam Was jeszcze raz serdecznie i jak będzie wyglądało to nasze spotkanie tak praktycznie? Każdą część poprowadzi para i w tych parach będziemy rozmawiały o wyzwaniach, przybliżały też nasze podejście do edukacji. Chcemy też w taki praktyczny sposób pokazać, jak nasze programy mogą wspierać codzienną pracę i co dają w takiej pracy z uczniami i uczennicami. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań na czacie. Widzę, że Państwo są obecni, także też postarajmy się wykorzystać ten czas na to, żeby powymieniać się doświadczeniami, zobaczyć, co słychać u innych i też reagować na to, co będzie się pojawiało w trakcie spotkania. Do tego też służy ta przestrzeń.
Postaramy się także zebrać te wszystkie pytania i odpowiedzi i zamieścimy na naszym blogu wraz z materiałami wszystkim po tym webinarium i też z samym nagraniem. Także nawet jeżeli nie uda nam się na bieżąco odpowiedzieć na jakieś pytanie, to będzie można znaleźć odpowiedzi właśnie na blogu. I cóż, nasze spotkanie trwa 75 minut, więc będziemy starały się do godziny 20:15 zakończyć nasze spotkanie. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i przechodzimy już do części programowej. Zapraszam do zabrania głosu pierwsze panelistki. Dobry wieczór Państwu. Ja Cię poproszę, właśnie, super, dziękuję. Czy mnie słychać? Proszę tak. Państwa o odpowiedź, a ja w międzyczasie szeruję teraz swój ekran. Chwilkę potrwa. Zobaczcie Państwo. Próbuję też zrobić podobnie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Rzeczywiście w tej pierwszej części ja i Ewelina Gorczyca, którą Ela przedstawiła, będziemy rozmawiać o uczeniu się uczniów i uczennic oraz o tym, w jaki sposób możemy wspierać młodych uczniów w uczeniu się oraz jak Centrum Edukacji Obywatelskiej chce Państwa wspierać, nauczycieli i dyrektorów w organizowaniu tego procesu. Natomiast trochę jest tak, że kiedy mówimy o uczeniu się, nie możemy nawiązywać do relacji, które są tak bardzo ważne w tym procesie, a także do zaangażowania i poruszania takich tematów, no, które są po prostu ciekawe i interesujące dla młodych ludzi. Więc w pewnym sensie ta pierwsza część jest o uczeniu się, ale jest również o tym, o czym będą mówiły panelistki w kolejnych dwóch częściach tego webinaru. Centrum Edukacji Obywatelskiej uczeniem się zajmujemy się od samego początku. Oczywiście podejmujemy refleksję nad tym, czym to uczenie się jest, uczenie się uczniów, ale również uczenie się dorosłych oraz w jaki sposób tak naprawdę możemy w szkole organizować różne procesy i różne doświadczenia i różne sytuacje edukacyjne, by ono zachodziło taki jak najbardziej efektywny sposób. Doświadczenie edukacji zdalnej pokazało, że kompetencja uczenia się, która już się pojawia od wielu lat w różnego rodzaju dokumentach, zaleceniach Rady Unii Europejskiej, w podstawie programowej, z którą Państwo na co dzień pracujecie, że to jest taka bardzo szczególna kompetencja, bez której właściwie nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu i rozwijać innych umiejętności, pracować nad postawami młodych ludzi. Dlatego dzisiaj tej kompetencji w sposób szczególny będziemy się przyglądać i dzisiaj też opowiemy, jak Centrum Edukacji Obywatelskiej może Państwa w tym wzmacniać. Oczywiście uczenie się jako kompetencja składa się z pewnej wiedzy, z pewnych umiejętności organizowania własnego procesu uczenia się, ale również z postawy, taką najważniejszą postawą ucznia, osoby uczącej się, jest oczywiście gotowość do wzięcia odpowiedzialności za wyniki pewnego procesu, w który wchodzi. Ja bardzo lubię cytat Johna Holta, który mówi o tym, że uczenie się nie jest efektem nauczania, uczenie się jest efektem działania uczącego się. To przenosi ten ciężar odpowiedzialności za uczenie się z nauczyciela na ucznia, ale to nie oznacza, że zdejmuje ze szkoły, z nauczycieli, z dyrektorów, z nas rodziców obowiązek kształtowania takich dobrych warunków do uczenia się młodych ludzi. Oczywiście, żeby ono zachodziło, to uczniowie muszą być zmotywowani i przede wszystkim muszą wierzyć we własne możliwości. Tak jak mówiłam wcześniej, my w CEO się tym zajmujemy od samego początku, właściwie do 25 lat pomagamy, pokazujemy metody, które pomagają skuteczniej angażować uczniów i uczennice w lekcje. Rozwijamy odpowiedzialność ucznia i jego samodzielność. Wprowadzamy też do szkół ocenę kształtującą, o której więcej opowie
Ewelina oraz informację zwrotną, które bardzo mocno wpływają na to, jak nasi uczniowie się uczą. W programach takich jak Szkoła Ucząca się czy Szkoła dla Innowatora, bo te programy znajdują się w obszarze Pomagaj się uczyć, my też również reagujemy na bieżące wyzwania i sytuacje, czyli próbujemy pokazywać nauczycielom, wspierać nauczycieli w prowadzeniu nie tylko takiej tradycyjnej szkoły, ale również szkoły zdalnej, z którą zmierzyliśmy się przez ostatnie 4 miesiące. Pokazujemy, jak uczyć poza szkołą, między lekcjami, jak wykorzystywać metody rozłożone w czasie, na przykład metodę projektu. Mówiłam o tym, że choć w takim prawdziwym uczeniu się ważna jest ta odpowiedzialność ucznia za własne uczenie się, to szkoła i nauczyciel odgrywają tutaj bardzo dużą rolę w kształtowaniu tych przyjaznych warunków do uczenia się. I już wiemy wszyscy dobrze, Państwo jako doświadczeni nauczyciele i praktycy, że systematycznie stosowane metody nauczania i oceniania takiego rozwojowego, aktywizują wszystkich uczniów i wszystkie uczennice. Co to znaczy tak naprawdę? Jakie warunki muszą spełnić te metody, żeby ta aktywizacja uczniów zachodziła? No przede wszystkim to muszą być takie metody, dzięki którym uczniowie wiedzą, czego i po co się uczą. Rozmawiają o tym i monitorują ten proces, tak, w którym uczestniczą. Chodzi też o to, żeby tworzyć bezpieczną atmosferę, bo tylko w takiej atmosferze można podejmować coraz trudniejsze wyzwania i można też być gotowym na uczenie się na błędach. My wierzymy w to też, że uczenie się uczniów jest skuteczniejsze, jeśli uczniowie uczą się od siebie nawzajem i bardzo często przy okazji, więc to też jest bardzo ważne zadanie szkoły i każdego nauczyciela. No i oczywiście uczenie się przez doświadczenie, dociekanie i działanie. Odpowiedzialność za uczenie się to jest odpowiedzialność każdego indywidualnego nauczyciela, ale również szkoły. I w programach w obszarze Pomagaj się uczyć my nie tylko rozwijamy dobre praktyki nauczycielskie, ale również staramy się zmieniać kulturę pracy szkoły, w której wszyscy, cały zespół pedagogiczny stawia sobie długofalowe cele związane nie tylko z uczeniem się uczniów, ale również z własnym rozwojem, gdzie nauczyciele wspólnie, zarówno w zespołach przedmiotowych, jak i pomiędzy tymi zespołami podejmują refleksję nad tym, jak ich uczniowie się uczą, co jeszcze można zrobić, żeby lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby młodych ludzi oraz współpracują ze sobą, wymieniają się doświadczeniami po to, by te doświadczenia edukacyjne, które kreują w szkole, były coraz bardziej wartościowe. W programach, zwłaszcza Szkoła Ucząca się, które ja reprezentuję, stawiamy przede wszystkim na współpracę nauczycieli w szkole, ale również między szkołami i na rozwijanie praktyki warsztatu indywidualnego nauczyciela, a także na to, by wpływać na to, jak organizowane są procesy edukacyjne w szkole. W jaki sposób to robimy? Przede wszystkim zapraszamy nauczycieli do takich długoterminowych, trwających kilka lat programów całościowego rozwoju szkoły, ale także mamy ofertę warsztatów Szkoły Uczącej się dla Rady Pedagogicznej czy kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej, które po prostu, z których można skorzystać w każdym roku, niezależnie od tego, jak bardzo szkoła jest gotowa na taką zmianę nad kulturą, zmianę kultury pracy szkoły. I oczywiście wracając do tych metod, które wspierają uczenie się uczniów, jest ich wiele i Państwo pewnie macie swoje ulubione. My dzisiaj chciałybyśmy opowiedzieć z Eweliną o tych, które po tym doświadczeniu edukacji zdalnej wydaje się, że nabrały jeszcze większego znaczenia. Chcemy opowiedzieć o ocenianiu kształtującym. To nie jest wprawdzie metoda, bardziej strategia, pewne podejście do pracy z uczniami. Chcemy podkreślić znaczenie uczenia się we współpracy, pracy w parach i grupach, w tym również pracy projektowej oraz chcemy chwilę pochylić się nad tym, w jaki sposób zadania edukacyjne, dobre zadania edukacyjne wpływają na to, jak nasi uczniowie się uczą. I zaczniemy od oceniania kształtującego. Ja zapraszam tutaj Ewelinę, która opowie o tym, w jaki sposób ocenianie kształtujące pomaga się uczyć oraz co CEO Państwu może zaoferować w tym zakresie.
Kiedy Sylwia opowiadałaś o wszystkich wartościach, jakie powinny przyświecać nauczycielom i szkołom tak w ogóle, to moja pamięć przywołała moje pierwsze nauczycielskie doświadczenia sprzed 10 lat, kiedy jako młoda, zmotywowana nauczycielka skrzętnie uwiłam w swojej głowie niemalże profil moich uczniów. To znaczy w moich marzeniach byli to uczniowie, którzy będą zmotywowani, aktywni, twórczy, odważni w myśleniu, rozwiązujący niebanalne zadania. I mój problem z tych pierwszych miesięcy mojego doświadczenia nauczycielskiego polegał na tym, że nic z tych marzeń zupełnie nie zostało. I pomyślałam sobie wtedy, że jeśli stosując na tamte czasy mniej więcej wszystkie dostępne mi metody, obudowana byłam również różnymi pomocami dydaktycznymi, które wydawały mi się bardzo sensowne, jeśli ja mając takie narzędzie w ręku czuję, że to nie jest to, że moi uczniowie nie uczą się tak, jak ja bym tego chciała, to znaczy, że potrzebuję zupełnie innego sposobu na organizowanie procesu uczenia się moich uczniów. I zaproszeniem do takiej organizacji, mojej pracy, ale też uczenia się uczniów i uczennic było i jest nadal ocenianie kształtujące. I lubię sobie myśleć o ocenianiu kształtującym jako o takim pudełku, które po otworzeniu pokazuje nam całe bogactwo, jakie w sobie mieści. Bo ocenianie kształtujące to tak naprawdę uczciwa umowa między mną, nauczycielem, a moimi uczniami i uczennicami, wyrażona w tym, że dotychczas skrzętnie schowane w scenariuszach czy podręcznikach metodycznych cele ujawniam moim uczniom, ujawniam im to w taki sposób, który jest dla nich zrozumiały. I z tym kierunkiem pracy nie zostawiam ich też samotnie, bo poprzez kryteria sukcesu opowiadam o tym, jak mogą do tego celu skutecznie dojść. Ocenianie kształtujące to też zaproszenie uczniów do wzięcia odpowiedzialności za swój proces uczenia się poprzez wspólne formułowanie celów i kryteriów sukcesu. I to oczywiście nie ma miejsca na samym początku, kiedy zaczynamy stosować, czy kiedy wprowadzamy do swojego warsztatu ocenianie kształtujące, ale w miarę odwagi i możliwości, jaka się pojawia w naszej przestrzeni, takie wspólne tworzenie zarówno celów, jak i kryteriów sukcesu włącza uczniów do całego procesu. To ocenianie kształtujące to też nieustanne pobudzanie motywacji i ciekawości uczniów poprzez sformułowanie pytań kluczowych, takich zadań edukacyjnych, które mobilizują moich uczniów do współpracy, ale też są takimi aktywnościami, które sprzyjają temu, by uczniowie uczyli się od siebie nawzajem, by rozwijali swoją autorefleksję, ale też taką autorefleksję poprzez obserwowanie siebie w procesie uczenia się, ale też taką, która jest związana z obserwowaniem innych, jak się uczą i jak rozwiązują zadania. Ocenianie kształtujące to też nieustanny dialog z uczniami i uczennicami o tym, co im ułatwia proces uczenia się, co im ten proces utrudnia, co ja jako nauczyciel albo my wspólnie, a może też całą klasą, jesteśmy w stanie zrobić, by to uczenie się było skuteczniejsze, by było łatwiejsze. To ocenianie kształtujące to tak naprawdę też zupełne przeorganizowanie procesu uczenia się w takim kontekście błędów, które pojawiają się we współpracy naszych uczniów i uczennic. I pamiętam taką też jedną ze swoich pierwszych frustracji, kiedy moi uczniowie, których miałam na początku 32 w klasie, nieustannie popełniali błędy. I to jest trochę tak, że no, w pewnym momencie można się poczuć zdemotywowanym i w głowie rodzi się pytanie, co zrobić, by te notoryczne błędy, które są absolutnie naturalne w procesie uczenia się, nie były z jednej strony takim ciężarem na ramionach nauczyciela, a z drugiej strony nie były też stresorem dla uczniów. I ocenianie kształtujące mówi o tym, że błąd to tak naprawdę zasób. To jest bardzo dobra sytuacja edukacyjna, w której uczniowie mogą uczyć się od siebie nawzajem, w której mogą dyskutować i rozmawiać o tym, jak ten błąd pokonać, jak go poprawić, co zrobić, żeby on nie pojawiał się dalej. Ocenianie kształtujące to też wyraz dużego szacunku do moich uczniów, do motywacji moich uczniów i tak sobie myślę, zawsze sobie myślałam, co mnie motywuje w mojej pracy. Czy to, że mój szef albo szefowa podkreśla to, co zrobiłam źle albo co mi nie wyszło, czy może to, że akcentowane są małe, drobne sukcesy, zwłaszcza wtedy, kiedy uczę się czegoś nowego.
I zachęcam Państwa do tego, żeby się odwołać do własnych doświadczeń, nawet takich dorosłych, bo dziecięce doświadczenia nie różnią się niczym innym. Jeśli my jako nauczyciele będziemy ten błąd i to, co negatywne, akcentować, to pewnie tylko zdemotywuje naszych uczniów. Natomiast ocenianie kształtujące wyposażyło mnie w takie narzędzie, jakim jest informacja zwrotna. Ale ta informacja zwrotna akcentuje to, co jest wykonane dobrze, to, co jest wykonane poprawnie. Gdyby tak spojrzeć na te wszystkie wartości, o których mówiłam, gdzie uczniowie są odpowiedzialni za swój proces uczenia się podczas oceniania kształtującego, gdzie są autorefleksyjni, zaangażowani, to tak naprawdę stwarzają się nam bardzo komfortowe warunki do tego, by budować relacje, o których w dzisiejszym świecie mówi się tak bardzo dużo. I pewnie nie będzie to odkrywcze, kiedy powiem, że takie relacje pomiędzy nauczycielem a uczniami, czy w ogóle pomiędzy uczniami również, nie są budowane raz w tygodniu, nie są budowane tylko podczas lekcji wychowawczych. Te relacje to proces, który zadziewa się w każdej minucie naszej interakcji z uczniami i uczennicami. I ocenianie kształtujące poprzez wszystkie te techniki i strategie, o których opowiedziałam wcześniej, stwarza doskonałe do tego narzędzie i przestrzeń. Ocenianie kształtujące to też szereg narzędzi i technik, o których mówimy w naszych kursach i w których wyposażamy, czy może przybliżamy je uczestnikom i uczestniczkom naszych kursów i warsztatów. To między innymi OK Zeszyt, to pudełko refleksji, to również szereg różnych technik udzielania informacji zwrotnej. I przykro mi, że nie mamy dzisiaj czasu jakby na to, by opowiedzieć o tym wszystkim szczegółowo, ale być może to jest moment, w którym zachęcę Państwa do tego, byście poczytali więcej na naszych stronach i przyjrzeli się tej ofercie, która jest tam zaproponowana. To, co powiedziałam o ocenianiu kształtującym, myślę sobie też, może obalić pewien mit, który funkcjonuje w polskiej edukacji, że ocenianie kształtujące to tak naprawdę próba odejścia od wystawiania ocen. Nie jest tak, zdementuję takie podejście i myślę sobie, że fajnie byłoby i dobrze byłoby myśleć sobie o ocenianiu kształtującym jako o takim podejściu do organizowania procesu uczenia się uczniów w klasie, które oczywiście może sprzyjać temu, by odejść od wystawiania ocen, jeśli nauczyciele czy szkoła mają do tego chęć i przestrzeń, ale to tak naprawdę zaproszenie do tego, by postawić w centrum zainteresowania samego najbardziej zainteresowanego procesem uczenia się, czyli ucznia i uczennicę. Dzięki, Ewelino. Będziecie Państwo mogli więcej przeczytać na naszej stronie o ocenianiu kształtującym i o tym, w jaki sposób proponujemy, jakie wsparcie Państwu proponujemy w tym zakresie. Mówiłam o tym, że ocenianie kształtujące jest strategią i to może być też pewne wyzwanie, tak? Bo to wymaga oczywiście czasu. Wdrożenie elementów oceniania kształtującego wymaga po prostu czasu i przygotowania. Natomiast teraz chciałabym powiedzieć o takim prostym narzędziu, prostym sposobie pracy z uczniami, który właściwie jest do wdrożenia od jutra. To są zadania edukacyjne. Jakość zadań edukacyjnych, nie mylić ich z zadaniami ćwiczeniowymi, ogromnie wpływa na to, jak uczą się nasi uczniowie. Oczywiście od nas nauczycieli wymaga to koncentracji, przygotowania, ponieważ dobre zadanie edukacyjne musi być powiązane z celami i kryteriami sukcesu określonymi dla lekcji. Musi uwzględniać możliwości, potrzeby rozwojowe naszych uczniów. Musi być bardzo precyzyjnie skonstruowane tak, żeby wszyscy uczniowie wiedzieli, co mają zrobić i w jaki sposób mają pracować. Podkreślę tutaj słowo wszyscy, ponieważ w Centrum Edukacji Obywatelskiej bardzo nam zależy na tym, by uczenie się zachodziło u wszystkich uczniów. W różnym tempie, ale jednak u wszystkich uczniów i wszystkich uczennic. I dobre zadania to są takie zadania, w których uczniowie mają wybór, mogą sięgać do swoich pasji i zainteresowań, pozwalają tworzyć własne treści i mogą to zadanie realizować z kolegami i koleżankami. To w kontekście tego odbudowywania nawet relacji po doświadczeniu edukacji zdalnej jest szczególnie ważne. Powiedziałam, że to jest taka metoda, taki sposób pracy do zastosowania na już, czyli od jutra, ale to jest też taka metoda, która właściwie
jest do wykorzystania niezależnie od tego, czego Państwo uczycie i na jakim etapie edukacyjnym. To jest po prostu bardzo uniwersalne. Dobre zadanie edukacyjne można skonstruować zarówno dla zajęć z techniki, jak i dla zajęć z matematyki. To jest taki sposób pracy, który motywuje i angażuje uczniów, bo dobre zadanie edukacyjne po prostu jest wyzwaniem na miarę możliwości uczniów, angażującym ze względu na temat, ale też na to, co uczniowie mają wykonać. I przede wszystkim zadanie edukacyjne też uruchamia współpracę nauczycieli. Można tworzyć zadania interdyscyplinarne, a uczniów zapraszać do badania i do uczenia się poprzez doświadczenie i działanie. I takim super zadaniem edukacyjnym jest tak naprawdę projekt edukacyjny. Rozłożony oczywiście w czasie, nie na jedną lekcję. I o tej metodzie chciałabym bardzo krótko tylko teraz powiedzieć, ponieważ dziewczyny w kolejnych częściach na pewno o projekcie edukacyjnym powiedzą dużo w kontekście relacji, w kontekście angażowania i wywoływania tematów ważnych dla młodych ludzi. Projekt edukacyjny jest bardzo ważną metodą w usamodzielnianiu się ucznia w uczeniu się, ponieważ on od samego początku zakłada tę odpowiedzialność ucznia bądź grupy uczniów za jego efekty. To oni wybierają temat, to oni konstruują cele, to oni dzielą się zadaniami. To jest idealna sytuacja, w której uczą się planować, organizować sobie pracę, ale też dokonywać takich cząstkowych samoocen. Rozwijają kompetencje współpracy, planowania, przedsiębiorczości czy kreatywności, czyli takie kompetencje, które nie są tylko przydatne w szkole, ale również poza szkołą, a także w dorosłym życiu. No ale przede wszystkim projekt edukacyjny to jest ten moment, tu wrócę do pierwszych slajdów z naszej prezentacji, to jest ten moment, w którym uczniowie otrzymują być może po raz pierwszy poczucie sprawczości i zaczynają wierzyć we własne możliwości, w to, że decydują o tym, co się wokół nich dzieje. Bardzo często też projekt jest okazją do zaprezentowania talentów, nie zawsze dostrzeganych tak na co dzień w szkole. A to jest ten drugi czynnik, który wpływa na uczenie się, tak? Czyli wiara we własne możliwości i motywacja, która wynika po prostu z interesującego ich tematu. Ania na pewno i Jadzia opowiedzą o tym, jak projekt wspiera budowanie zespołu klasowego albo w ogóle budowanie grup. A wiemy, że uczenie się w grupie jest tym bardziej efektywne. Jeszcze zaprosiłabym Ewelinę, by krótko podzieliła się swoim doświadczeniem, też nauczycielki praktyczki, które jest związane z zadaniami edukacyjnymi, ale już konkretnie z edukacją wczesnoszkolną i z edukacją matematyczną. Tak, te zadania edukacyjne, o jakich mówiłaś, Sylwio, to wcześniej, to tak naprawdę drugi filar obok oceniania kształtującego, ale też bardzo silnie z nim powiązany, który trochę pomógł mi podnieść się wtedy, kiedy legły w gruzach wszystkie moje te pierwsze nauczycielskie marzenia, o których mówiłam wcześniej. I kiedy zaczęłam rozmawiać z moimi uczniami o tym, jakie zadania są dla nich wartościowe, jakich zadań chcieliby więcej, albo jakie zadania ich najbardziej interesują, to choć byli to bardzo młodzi uczniowie, bo siedmioletni, czyli debiutujący w roli ucznia, odpowiedzieli coś, co na nasz dorosły język mogłabym powiedzieć, że były to zadania, które z jednej strony są wyzwaniem, a z drugiej strony pozostają i oscylują w strefie najbliższego rozwoju. I takimi zadaniami są właśnie zadania edukacyjne. One w takim rozumieniu, o jakim ty mówiłaś, są obecne w polskiej szkole, są obecne w naszym polskim nauczycielskim warsztacie. Są obecne, ale nie są powszechne. A ich wartość jest ogromna i nie będę powtarzała już tego, o czym ty mówiłaś, bo wskazałaś chyba wszystkie możliwe czy te najważniejsze wartości, jakie wypływają ze stosowania zadań edukacyjnych, to myślę sobie, że dobrze byłoby powiedzieć, że takie zadania edukacyjne możemy nazywać też prowokacjami edukacyjnymi. I to są te początki z metody projektu edukacyjnego, jeśli ktoś z Państwa stosuje. Możemy też myśleć o nich jako o mini projektach w ogóle. Niektóre z nich mają aż tak duży potencjał, by się stać projektem czy mini projektem na dość krótki czas, a w metodyce matematyki nazywamy je zadaniami problemowymi. I tymi konkretnymi zadaniami zajęliśmy się w kontekście wąskiego, konkretnego wycinka edukacji, jakim jest edukacja wczesnoszkolna i jeszcze wężej, jakim jest edukacja matematyczna. Dlaczego akurat
tą edukacją się zajęliśmy. Sylwia wcześniej na samym początku przywoływała szereg dokumentów, w których podniesiony jest wątek kompetencji uczenia się. W tych samych dokumentach mowa jest o kompetencjach matematycznych, jako jednych z najważniejszych, jako kompetencji przyszłości. Ale dostawaliśmy też takie sygnały od nauczycielek i nauczycieli, że to jest ta edukacja z działki edukacji wczesnoszkolnej, która potrzebuje największego wsparcia. I pamiętacie Państwo moją opowieść o kulturze błędu w polskiej szkole, o tym, że często akcentujemy to, co źle, negatywnie wykonane, rzadziej to, co dobrze. Mogę przywołać takie swoje doświadczenia, które łączą tą kulturę błędu wszechobecną z, jeszcze z taką kwestią matematyki. Kiedy spotykam się ze swoimi studentami na Uniwersytecie Warszawskim, studentami pedagogiki, i przychodzą oni do mnie na pierwsze zajęcia i słyszą, że to będą zajęcia z edukacji matematycznej, to zapada blady strach w ich oczach i napięcie w ciele. I bardzo często słyszę, że oni przyszli i poszli na studia pedagogiczne tylko dlatego, żeby nigdy więcej nie mieć do czynienia z matematyką. Więc to napięcie i strach jest spotęgowane. Ale kiedy zaczynam z nimi taką pracę trochę oswajającą i pytam ich o to, co potrafią z matematyki, to ich napięcie jest jeszcze większe. I mówią, pani doktor, my możemy powiedzieć, czego nie potrafimy, ale co potrafimy, to już jest bardzo trudno. Więc myślę sobie, że patrząc z nadzieją w przyszłość, jeśli zajmiemy się tymi początkami matematycznej edukacji i tymi początkami doświadczeń uczniów, to mam wiarę w to, że zbudujemy im na tyle pozytywne doświadczenia, że potem jako studenci różnych kierunków przed matematyką nie będą się trzęśli ze strachu. I dziś mówimy o tych zadaniach edukacyjnych dosyć ogólnie, bardziej w kontekście wartości, jakie one niosą, ale w kursie Matematyka Pierwsza Klasa dostarczamy uczestnikom i uczestniczkom bardzo konkretnych propozycji rozwiązań, propozycji zadań edukacyjnych, propozycji aktywności edukacyjnych, gier, czy w ogóle takiego pakietu i sposobu myślenia o zadaniach, które pomogą te zadania edukacyjne wprowadzić do swojego warsztatu i pomogą je sensownie wykorzystywać. To, co było dla mnie największą wartością i to, co wniosły w mój warsztat pracy, ale też przede wszystkim to, co zaowocowało wśród moich uczniów i uczennic, jeżeli chodzi o zadania edukacyjne, to przede wszystkim to, że moi uczniowie zaczęli w końcu być samodzielnymi autorami własnych strategii rozwiązywania zadań. To nie ja im mówiłam, jak to zadanie rozwiązać, to nie ja podprowadzałam ich za rękę pod to rozwiązanie, tylko to oni je generowali. Stawali się tym samym coraz bardziej odważniejsi w myśleniu i w działaniu, coraz bardziej zmotywowani, bo odnosili sukcesy i coraz częściej mieli odwagę do tego, by nie pytać mnie, jako jedynej osoby, która może im pomóc, tylko by korzystać z zasobu, jakim jest klasa i pozostali uczniowie i uczennice. Dzięki, Ewelina. Ja wiem, że ty mogłabyś jeszcze bardzo dużo. Ja bym chciała zupełnie na zakończenie jedno zdanie powiedzieć. Myśmy w międzyczasie rozmawiały o tym, czym dla Eweliny była praca z zadaniem edukacyjnym i czego ona się nauczyła. I tak naprawdę chciałabym zamknąć tę naszą część tym, że w uczeniu się uczniów chodzi również o uczenie się nauczycieli i nauczycielek. Dlatego zapraszamy Państwa na nasze warsztaty, kursy internetowe, w których po prostu wspólnie Wy z innymi praktykami możecie rozwijać swoje kompetencje i pomagać w ten sposób uczniom się uczyć. Dziękujemy bardzo. Ewelino, Sylwio, bardzo Wam dziękuję za Waszą część dotyczącą uczenia się. I zapraszam drugą parę teraz do prezentacji. Moniko, Aniu, Wasza część dotycząca relacji. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja chciałam zapowiedzieć Anię, ponieważ ten wątek relacji rozpoczniemy od takiej nakreślenia sytuacji, jaka jest teraz. Co spotyka uczniów w obecnej sytuacji? Z czym mierzycie się Państwo w tych pierwszych tygodniach właśnie edukacji,
za chwilę po rozpoczęciu roku szkolnego. Także ta nasza część o relacjach rozpoczniemy od tych wyzwań, które są przed Państwem, a później ja pozwolę sobie przejąć ten głos i będę mówiła więcej na temat metod i tego, w jaki sposób my w CEO możemy Państwa wspierać w tych nadchodzących miesiącach. Także zapraszam Anię najpierw. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać, podobnie jak koleżanki. Chciałabym się upewnić tutaj, świetnie. Spróbuję teraz dokonać udostępnienia ekranu. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działało. Chyba nie do końca tak, jak powinno. Zrobiłam to. Ale spróbuję w takim razie. Dobrze, przepraszam bardzo. Muszę tutaj troszeczkę popróbować, pokombinować, bo to nie jest tak, jak chciałam. Możesz Ctrl L, możesz... Tak. Bo ja tutaj sobie przygotowałam, żeby było dobrze. O. I powinno zaraz być już. No. Ja już może powolutku zacznę mówić, bo to, co się wyświetla, to tutaj już Monika przede mną nakreśliła. Chciałabym kilka słów powiedzieć na temat szkolnych relacji, czyli tego, jak i po co budować trwałe relacje z uczniami i z uczennicami, ponieważ my wiemy, że bez relacji to właściwie proces edukacyjny nie istnieje. To jest taka relacja, jest taką podstawową potrzebą nas wszystkich, a po tym okresie, kiedy mieliśmy kontakt tylko poprzez ekrany, czyli po okresie edukacji zdalnej, myślę, że ta potrzeba relacji, szkolnych relacji jeszcze bardziej tak wysunęła się na plan pierwszy. Więc jak i po co? Jak to zrobić? Na początku tutaj krótka analiza, z czym wróciliśmy do szkoły po okresie zdalnego nauczania. Ten okres zdalnego nauczania był dla nas wszystkim dużym bardzo wyzwaniem. I z czym wrócili uczniowie? Uczniowie na pewno mają takie zachwiane poczucie bezpieczeństwa. To widać w ich zachowaniu, w takiej codzienności. Zachwiane poczucie bezpieczeństwa, ponieważ świat, który do tej pory znali, taki bezpieczny, taki spokojny i czasami może troszeczkę nudny, nagle okazało się, że kryje w sobie rozmaite niespodzianki, które są maleńkie, bo to są jakieś wirusy i jakieś takie trudności, które nagle się pojawiają, jakieś ograniczenia. Z tym wiązała się też niepewność. Niepewność, co może się dalej wydarzyć. Dzieci i młodzież bardzo przeżywały ten okres, kiedy nie mogły wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. Nie mogły ze sobą się spotykać. Miały potrzebę rozmów, ale nie mogły tego zrobić na żywo w takiej wersji, więc to było dosyć trudne. Mają dzieciaki potrzeby odbudowania relacji. To widać. One się bardzo cieszą z tego, że są znowu razem. Ta naprawdę radość taka jest widoczna na każdym spotkaniu. Jednocześnie obok tej radości pojawia się taka refleksyjność. Uważam, że dzieci i młodzież są teraz takie bardziej wyciszone w takiej codzienności szkolnej, że mimo tej radości jednocześnie jest taka refleksja, że to naprawdę jest dobrze być w końcu razem. Naprawdę doceniają siebie nawzajem i doceniają możliwości współpracy, ponieważ zupełnie inaczej smakuje praca w grupach, czy robienie jakichś zadań projektowych albo takich okołoprojektowych, kiedy to się robi z kimś, a nie samemu. I ta możliwość współpracy tutaj uczniowska no jest taką bardzo dużą zaletą tego czasu, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy razem w budynku, a nie tylko razem jakoś tak mentalnie. Nauczyciele mają troszeczkę inną perspektywę, bo ja jestem nauczycielem przede wszystkim i tutaj co się pojawiło i starałam się tak szukać tych dobrych stron. Na pewno pojawiła się większa znajomość narzędzi do pracy zdalnej. My zostaliśmy w ekspresowym tempie albo przeszkoleni, albo sami się szkoliliśmy i okazuje się, że bardzo szybko możemy nauczyć się różnych fantastycznych narzędzi, aplikacji, które sprawiają, że nasze lekcje mogą być bardziej atrakcyjne i co jest też myślę dużą zaletą, możemy pewne materiały przekazywać dzieciom i młodzieży do pracy samodzielnej. Jeżeli kogoś coś zainteresuje, no to możemy pokazać w jaki sposób poszukać więcej informacji, podzielić się naszymi materiałami. I z tego korzystam, z tego, co nauczyłam się w pracy zdalnej, korzystam i dziś. Czyli podsyłam dzieciakom, a to jakieś karty pracy takie właśnie, to jakieś gry edukacyjne czy prezentacje. I bardzo się cieszę z tego, co się nauczyłam i z tego, co wiem, no to jest taka zaleta.
To, z czym wróciliśmy do szkoły, takie dobre. Na pewno jest też potrzeba współdziałania. Podobnie jak dzieci, my też się cieszyliśmy, że jesteśmy razem. Naprawdę cieszyliśmy się, że jesteśmy razem i te pierwsze spotkania nauczycieli to były pełne takiej bardzo pozytywnej energii, kiedy wiedzieliśmy, że teraz my możemy robić coś razem. Działamy, póki się da, bo mamy też taką refleksję, że żadne narzędzia, nawet jeżeli one będą nie wiadomo jak fantastyczne i nie będziemy potrafili zrobić jakieś cudowne prezentacje czy cokolwiek innego, to wszystko nie zastąpi nam relacji. Bo kontakt z żywą osobą, widok twarzy uczniów, którzy wiedzą albo nie wiedzą, co chcemy przekazać, którzy nam pokazują swoje emocje, którzy podyskutują czasami na temat sensowności pewnych rzeczy, które się dzieją w szkole, to jest naprawdę po prostu bezcenne. Co nam jeszcze towarzyszy? Towarzyszy nam niepewność, no bo co tu kryć, to jest bardzo trudny czas dla nas w szkole, tak? Ponieważ z różnych stron słyszymy różne informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej, więc też nie wiemy, jak długo będziemy mogli się cieszyć tą obecnością w szkole. Pojawiają się wątpliwości, jak tutaj dbać o siebie, jak w ogóle pracować, jak myśleć o tym wszystkim, jak sobie planować pracę, kiedy właściwie nie wiemy, co będzie dalej. Dlatego te wątpliwości tutaj na prezentacji z trzema kropeczkami, bo ich jest całe mnóstwo i nawet myślę, że trudno jest czasami je wyrazić, bo to są takie chwile, kiedy przychodzą właśnie takie analizy, no, że właściwie jak ja mam to wszystko zrobić, żeby było fajnie i nie wiem, co będzie dalej. Ta umiejętność planowania, która towarzyszy nauczycielom, planowanie swojej pracy, w tej chwili staje się naprawdę takim bardzo dużym wyzwaniem. Także to jest to, z czym my przyszliśmy. I wyzwania nasze to przede wszystkim odbudowanie relacji. Bo pomimo tej radości, że się widzimy, pojawiają się też pewne trudności w relacjach, no bo nie widzieliśmy się tak naprawdę długo dosyć, dużo czasu, więc te relacje należy odbudować. Fantastycznie służy temu praca w grupach, kiedy dzieciaki mogą na nowo odkrywać swoje mocne strony. I kolejnym wyzwaniem jest zbudowanie mostów pomiędzy czasem przed zdalnym nauczaniem, w jego trakcie i teraz. No to nie jest tak, że my sobie podzielimy ten okres na takie trzy różne etapy, cyk-cyk i je odgraniczymy od siebie. To wszystko się ze sobą łączy, bo cały czas w tym wszystkim jesteśmy my, tak? My jesteśmy razem jako wspólnota szkolna, jako uczniowie i nauczyciele, więc wyciągamy wnioski z doświadczeń edukacji zdalnej. To był taki, myślę, dosyć duży eksperyment, w którym musieliśmy wszyscy znaleźć jakieś swoje ścieżki i sprawdzamy, co wyszło dobrze, co nam się sprawdziło, a co jeszcze nie. I kolejnym wyzwaniem jest to właśnie działanie w sytuacji, która może się zmienić każdego dnia, bo tak naprawdę nie wiemy, czy jutro nie okaże się, że nasza placówka będzie miała jakąś zmianę, wielką zmianę, że przejdzie na przykład na nauczanie zdalne czy hybrydowe. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób przewidzieć. Takie refleksje, co zrobić, jak budować te relacje. Ponieważ wiemy, i tutaj odwołuję się do bardzo interesującego opracowania, na dole jest przepis pracy metodą projektu, pani Kotarby-Kanczugowskiej, ponieważ wiemy, że nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki temu, że dzieciaki samodzielnie rozumują i samodzielnie rozwiązują problemy. Nie przyswajamy pamięciowo. Jakaś tam baza pamięciowa, no nieraz musi się pojawić, są takie elementarne rzeczy, ale to powinno być naprawdę minimum, więc no, przyjmując takie założenie, myślimy, no dobra, ale jak, co dalej? Wiemy też, że aktywność uczniowska ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy, ale zmianę nastawienia uczniów do uczenia się. To jest ta praca nad samodzielnością dzieciaków i przejmowanie odpowiedzialności za własną naukę. Przy pracy projektowej, która no tutaj tak w tle cały czas się będzie pojawiać, ponieważ ja uwielbiam pracę projektową i to jest taki mój sposób na relacje uczniowskie. Uczniowie pracują przy projektach nad zagadnieniami, które ich interesują, wynikają z ich naturalnych potrzeb. Czyli zawsze w jakimś projekcie można znaleźć swoje własne ścieżki, coś, co interesuje poszczególne dzieciaki i co wynika z ich naturalnych potrzeb i pracujemy razem nad jakimś zagadnieniem, ale właściwie każdy może to robić po swojemu. I wtedy przy takim działaniu możemy wprowadzać teorię w miarę potrzeb i w ścisłej korelacji z działaniami praktycznymi, tak? Czyli na przykład możemy uczyć się pisania różnych form wypowiedzi, bo ja jestem polonistą, ale pisać je w działaniu praktycznym, czyli jeżeli piszemy zaproszenie, no to zapraszamy do siebie kogoś, tak? Albo zapraszamy kogoś na jakieś wydarzenie. I to fantastycznie się sprawdza. Czyli jak można to robić? Jeżeli pracujemy metodą projektu, pracujemy nad samodzielnością uczniów i ich poczuciem sprawstwa.
W metodzie projektu jest tak, że uczniowie mogą powiedzieć, w którym kierunku chcą podążać. Mam jakieś tam ogólne zagadnienie, ale generalnie no, tutaj sobie oddajemy w ich ręce bardzo, bardzo dużo decyzyjności. Wzmacniamy ich relacje, bo pewne rzeczy, pewne kwestie muszą ze sobą przedyskutować, mimo że te relacje nie zawsze są takie idealne i łagodne, czasami bywają burzliwe, ale to są relacje, które są im bardzo potrzebne, bo potrzebujemy różnych emocji. Rozwijamy wtedy możliwość partycypacji w różnych wydarzeniach, tworzenia tych wydarzeń oraz samorządność, czyli tutaj znowu decyzyjność dzieci i ich działanie i odbudowujemy pracę w grupach. Ja jestem wielką zwolenniczką pracy w grupach, ponieważ w ten sposób i te relacje bardzo dobre powstają i mamy możliwość tworzenia czegoś nowego, bo zdarzają się różne punkty widzenia. I teraz ta metoda projektu właśnie pozwala na wzmacnianie relacji, rozwija poczucie sprawczości u dzieci i młodzieży. W takim działaniu warto wspólnie wyznaczyć sobie nasz kierunek i sposób realizacji, czyli metodą Burzy Mózgu zastanawiamy się, co my właściwie chcemy, jaki jest nasz cel i co możemy zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Przy tym, i to jest bardzo trudne i to nieraz boli, pozwalamy sobie na błędy jako niezbędne kroki do realizacji celu, ponieważ no nie można założyć, że wszystko nam się uda. Zawsze będzie coś, co nam nie wyjdzie, albo wyjdzie nie do końca tak, jakbyśmy chcieli i musimy taki nawias sobie tutaj przyjąć, że coś poszło troszeczkę inaczej, ale to jest bardzo cenne w procesie edukacyjnym, tak jak tutaj wcześniej Ewelina właśnie mówiła o tej roli błędu, to jest taka wartość edukacyjna olbrzymia. Szukamy nowych rozwiązań, bo bywa często tak, że nagle coś nam wyskakuje, niespodziewanie zupełnie i trzeba znaleźć całkowicie nowe rozwiązanie. Więc skoro spodziewamy się niespodzianek, jesteśmy przygotowani na to, że nie wszystko będzie szło zgodnie z planem, rozważamy różne możliwości. I teraz dziękuję. Teraz moja kolej. To Aniu, może zrobimy tak, że ja udostępnię swoją prezentację. Czy to jest ta sama prezentacja, którą ty masz, ale będzie mi łatwiej przekładać slajdy. No właśnie, metoda projektu. Tutaj ja chciałabym zachęcić Państwa i opowiedzieć trochę z perspektywy naszego wsparcia, które dajemy uczestnikom naszych programów na bazie na przykład doświadczenia programu Młodzi w Akcji i trochę też w kontekście też projektu społecznego, to znaczy takiego, który wychodzi poza właśnie projekt typowo czysto edukacyjny, ale właśnie jest związany na przykład z działaniem na rzecz społeczności lokalnej. I po to, aby przede wszystkim dawać taką przestrzeń satysfakcjonującej współpracy, która właśnie te relacje wspiera, odbudowuje, powoduje, że młodzież i uczniowie, uczennice mają radość ze wspólnych działań. I ponieważ jesteśmy w takich specyficznych okolicznościach, to może się tak zdarzyć, że te projekty edukacyjne, które młodzież czy dzieci będą chcieli realizować, to będą takie projekty, które będą dotyczyły na przykład tego, co ich spotkało jakby w czasach pandemii, tego, co gdzieś jest jeszcze nadal w nich obecnie. I na przykład program W Młodzi w Akcji zaprasza uczestników do takiej ścieżki kampania zaufania, czyli mówimy szerzej o ważnych sprawach. I tutaj zachęcamy właśnie do tworzenia takich kampanii związanych z problemami. Jeszcze później o tych tematach istotnych takich dla młodzieży będą też pojawiały w trzeciej części naszego spotkania. Więc to też projekty, które wychodzą do społeczności. My jakby chcemy wspierać nauczycieli również w kompetencjach zarządzania projektem, na przykład poprzez mentoring, na przykład poprzez przewodniki i materiały. Zawsze przy okazji naszych projektów pojawiają się takie przewodniki i na przykład w przypadku programu Młodzi w Akcji te inspiracje można użyć także teraz do różnych aktywności, na przykład związanych z integracją grupy, z jakimiś takimi krótkimi aktywnościami budowania grupy, budowania klasy. I chcemy też, żeby te
to wsparcie, które dostarczamy w postaci naszego programu, również było dostosowane do obecnej sytuacji, która teraz jakby jest trochę, nie jakby, ale jest niepewna, która może spowodować, że będziecie mieli Państwo wątpliwości, czy się podejmować takiego projektu, bo cóż zrobić, jeśli gdzieś te działania zostaną przerwane. Dlatego też to nasze wsparcie obejmuje również takie zdalne narzędzia, taką wiedzę i kompetencje dla uczniów i uczennic, jak taki projekt można przeprowadzić zdalnie, jak przeprowadzić na przykład analizę potrzeb, czy różne działania w ramach tego swojego pomysłu. No i ograniczenie formalności to także coś, co gdzieś nam tutaj przyświeca, tak żeby tej dokumentacji było jak najmniej. To trochę jest tak z poziomu takiej formalnej, ale chciałabym Państwu pokazać też, że od strony takiego wsparcia chcemy jak najbardziej ułatwić też i pomóc Państwu w przeprowadzaniu właśnie projektów społecznych, bo to, że warto, to już powiedziała Ania o tym, więc mam nadzieję, że się Państwo do tego przekonają. Kolejnym, o teraz mi się nie chce, o właśnie, kolejnym takim wątkiem, który też może wspierać odbudowanie bezpieczeństwa, nie tylko relacji, ale takiego poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty, takiego na nowo poczucia się w tej szkole, w takiego poczucia, że też mogę w tej szkole działać, znam ją, mogę robić coś istotnego, mogę też podejmować ważne decyzje, współdecydować o życiu szkoły, jest partycypacja związana z działalnością samorządu uczniowskiego. Więc te doświadczenia, to doświadczenia programu Szkoła Demokracji, które opieramy na takich właśnie filarach wzmocnienia demokracji w szkole, rozumienia funkcjonowania szkoły, współdecydowanie i wreszcie angażowanie się w działania. I tutaj zachęcamy do tego, żeby jakby wspieramy też zespoły, samorządy w takich pięciu obszarach formalnego funkcjonowania samorządu, komunikowania się na zewnątrz, ale też jakby z dyrektorem, z taki styl i narzędzia komunikacji, działania uczniów, oczywiście opartych o diagnozę, podejmowania istotnych decyzji dla życia szkoły i też uczestnictwa w rozumieniu tego, co się dzieje w procesie uczenia się i nauczania. Także tutaj my wiemy, że samorządy w czasie pandemii, w czasach edukacji zdalnej starały się działać i niektórym się to udawało, także mamy nadzieję na reaktywację właśnie działań samorządów, ale też jakby samorządu rozumianego jako całą społeczność szkolną, nie tylko wybranych uczniów, którzy gdzieś tam organizują jakieś pojedyncze aktywności, ale takiego wspólnego współdecydowania i uczestnictwa w życiu szkoły. I ostatni wątek, który chciałabym Państwu przedstawić, to jest coś, co dotyka szczególnie wychowawców klas, ale też nauczycieli przedmiotowych, to znaczy my tak naprawdę, czy Państwo w tak intensywnym czasie zmian spotykają się z takim przyspieszonym tempem. Wszystko dzieje się niezmiernie energicznie, ponieważ z jednej strony jest podstawa programowa, zaległości czy inne wyzwania, z drugiej strony trzeba dostosować też formułę pracy, niektóre ćwiczenia dostosować do sytuacji, na przykład dostosowania się do obecnych wymogów, ale także to, że Państwo jakby pewnie już to poczuliście, że przyszliście do innej klasy, tak naprawdę do zupełnie zmienionej, tak, po tym doświadczeniu, gdzie tak naprawdę do końca też nie wiemy, co się zadziało w tych miesiącach i ta klasa jest zupełnie inna, dlatego tutaj taką możliwością wsparcia Państwa, wychowawców oraz Rady Pedagogicznej zachęcamy
w naszych szkoleniach, w naszych programach takich skierowanych na przykład do wychowawców, czyli wychowanie to podstawa, lub naszych szkoleniach Akademii SUS, które pozwalają na poznanie sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic, określenie sobie takiej strategii reintegracji klasy, ustalenia swojego takiej strategii planu wychowawczego na najbliższy czas, identyfikacja takich trudnych sytuacji, określenie sobie mapy klasy, jak dalej z tym pracować. I także coś, co wychodzi poza relacje z uczniami, ale jakby to też jest ważne, mówimy tutaj też o relacjach w Radzie Pedagogicznej i czasami istotne jest to podtrzymanie nici współpracy, które pojawiło się też na przykład w zespołach zadaniowych lub w zespołach przedmiotowych. To też w tym kontekście relacji nie możemy o tym zapominać. No i coś, co jest związane z takimi kompetencjami nauczania umiejętności społeczno-emocjonalnych, to się nazywa kompetencje SEL, czyli identyfikacja tak zwanych pouczających momentów, czyli takich sytuacji z życia szkoły, które niekoniecznie się odbywają też na lekcji, ale na przykład podczas wycieczki szkolnej czy podczas jakiegoś wydarzenia szkoły i traktowania ich także jako sytuację uczącą się, jako sytuację, która te kompetencje właśnie emocjonalno-społeczne może wspierać. I teraz będzie krótko, przejdę sobie przez kilka takich właśnie naszych propozycji w tych kontekstach właśnie relacji, w tym i tych metod, o których tutaj poruszyłam i też o których Ania w głównie metodzie projektu, czyli Młodzi w Akcji. Serdecznie zapraszamy. Bardzo, bardzo, bardzo taki uproszczony program dający mnóstwo satysfakcji młodym ludziom. Jest tam też ścieżka Poczytajmy, która zachęca do zakładania klubów czytelniczych i wychodzenia właśnie z edukacją czytelniczą do młodszych dzieci. To też daje niezmiernie dużo satysfakcji. Oby Młodzież, mój ukochany program, który jest skierowany do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i terapii i szkół branżowych, gdzie też młodzi ludzie tworzą właśnie projekt w ramach czterech ścieżek tematycznych. Szkoła Demokracji, zapraszamy. To jest właśnie program, który ma na celu aktywizację samorządu uczniowskiego i to jest program bezpłatny, natomiast mamy też takie krótsze formy, które mogą Państwo sobie u nas zamówić. To są warsztaty płatne, które właśnie w sposób są prowadzone zdalne lub stacjonarne i one pozwalają na pracę właśnie z samorządem uczniowskim. I jeszcze mamy takie programy z obszaru Pomagaj się uczyć, czyli właśnie to jest z Akademii SUS dla wychowawców klas, takie reintegrujące klasę w tej nowej rzeczywistości. Nauczycielka pierwsza klasa, czyli coś dla edukacji wczesnoszkolnej. I ostatni to wychowanie to podstawa dla wychowawców klas. I w tym momencie już chyba wyczerpałam mój czas. Także dziękuję Państwu. Czy Ty, Aniu, byś chciała jeszcze jedno zdanie się odnieść, podsumować to, co ja tutaj Państwu nakreśliłam? Ja jeszcze tak króciutko chciałabym dodać i zachęcić tutaj Państwa, jeżeli ktoś jest początkujący, że tak powiem, w metodzie projektowej, ja gorąco zachęcam do rozpoczęcia swojej przygody z programem Młodzi w Akcji. Ja powiem szczerze, że to jest taki mój absolutnie ulubiony program ze wszystkich możliwości projektowych, który pozwala młodzieży, ja się tutaj krótko jeszcze tak wesprę slajdami, ponieważ... Chyba nie ma czasu na to. Nie ma czasu już, dobra, no to już nie. Który pozwala na... W ramach kierunków, które proponuje CEO, wybranie swojej własnej ścieżki, to jest to, o czym mówiłam i konkretnie jak to robić. Takich kilka praktycznych porad, które fantastycznie mi się sprawdzały w pracy z dziećmi, ponieważ głównym założeniem programów jest takie wyjście na zewnątrz, żebyśmy nie pracowali tylko w szkole, ale też gdzieś tam jeszcze z jakimiś placówkami. Możemy wychodzić do tych placówek w sposób zdalny, możemy korzystać z mediów społecznościowych,
Młodzi ludzie naprawdę sobie świetnie z tym radzą, więc tutaj pozwólmy im na to. Możemy wykorzystywać możliwości pracy zdalnej, to co odkryliśmy w czasie tej pandemii, czyli jeżeli chodzi o wyjście na zewnątrz, na przykład poszukać kogoś, kogo interesuje podobny temat na grupach, na Facebooku, czy wśród znajomych nauczycieli i popracować choćby przez te platformy, na których pracowaliśmy w okresie od marca do czerwca. Także ta praca projektowa i te programy CEO naprawdę dają niesamowite wsparcie nauczycielowi na każdym kroku. To jest to, co mówiła Monika, jeżeli chodzi, jest tutaj, są fantastyczne przewodniki, cudowne pomysły na zabawy integrujące zespół klasowy i sprawiają one, że robimy fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o relacje, o treści programowe, a przy tym świetnie się bawimy i spełniamy taką, myślę, że bardzo ważną zasadę edukacji, że uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc. Dziękuję bardzo. Dzięki. Aniu, dzięki serdeczne. Moniko, tobie także dziękuję. Dziękuję za waszą część, za tę opowieść właśnie o szukaniu własnej ścieżki, za praktyczne wskazówki, ale też za ten entuzjazm do działania, bo myślę, że właśnie to jest no też szczególnie ważne w tym, żeby młodych ludzi zachęcać do podejmowania różnych tematów. I przechodzimy tym samym do części trzeciej, którą poprowadzimy razem z Jadzią. Króciutko z perspektywy CEO, jak patrzymy właśnie na kwestię poruszania tych tematów, zależy na tym, żeby szkoła była takim miejscem do poruszania tych ważnych tematów i budowania zaangażowania. I wierzymy, że szkoła powinna stwarzać przestrzeń do tego, żeby poruszać tematy aktualne, bliskie młodzieży, ważne dla niej i nie uciekać od tematów trudnych. A jednocześnie mamy świadomość, że nie jest to łatwe stanąć przed klasą i mierzyć się z różnymi postawami, z różnymi argumentami. Jednocześnie coraz bardziej pogłębiająca się polaryzacja i podziały w społeczeństwie, ale też nierówności na świecie sprawiają, że niezbędne jest uczenie o tych tematach, poruszanie ich, ale też uczenie współpracy, pokazywanie wartości w tym, że się różnimy, że mamy zdanie, inne pomysły i że to właśnie może wzbogacić naszą perspektywę. I ten złożony, nieprzewidywalny świat sprawia, że potrzebujemy nowych kompetencji, żeby mierzyć się z tymi wyzwaniami. I to nie jest kwestia tylko rozmawiania. Znaczy to też warto rozmawiać na te tematy, ale ogromne znaczenie ma właśnie uczenie tej współpracy w różnorodnych grupach, zauważanie i dostrzeganie wartości w różnych kulturowych, ale nie tylko, i umiejętność podejmowania działań na rzecz społeczności, swojej okolicy. I to właśnie w szkole możemy tworzyć przestrzeń do tego, żeby takie obywatelskie iskierki zapalać i stwarzać możliwości, żeby młodzi ludzie stawali się takimi świadomymi i zaangażowanymi obywatelkami, bo obywatelami. W taki praktyczny sposób staramy się właśnie zachęcać do tego, podpowiadać, jak to robić w ramach różnych obszarów programowych w CEO. Angażuj obywatelsko, ucz otwartości, otwieraj na kulturę, odpowiadaj na globalne wyzwania. Także będziemy króciutko opowiadać także o tych propozycjach. A ja zaproszę teraz, Jadziu, ciebie do tego, żebyś ty powiedziała ze swojej perspektywy, no właśnie, jakie tematy ważne dla młodych ludzi poruszać w szkole w tym najbliższym roku szkolnym, jakie tematy ty będziesz poruszała i z czego to wynika, jak też twoje dotychczasowe doświadczenia we współpracy z CEO wpłynęło na taki kierunek, jakim będziesz podążała. Dziękuję, dzień dobry. Słychać mnie, Ela, możesz widać? Tak, dobrze słychać. Dziękuję. To jakie tematy poruszać w szkole w dużym stopniu będzie zależało od tego, o czym młodzież, z którą Państwo pracują, będzie chciała mówić. I gwarantuję, że jeżeli stworzymy im przestrzeń do tego, aby podsuwali te tematy, to oni sami wybiorą to, o czym chcą rozmawiać.
Ja będę mówiła o swoim doświadczeniu, ale proszę mieć na uwadze to, że w różnych szkołach, w różnych grupach wiekowych, w różnych środowiskach różne tematy mogą być angażujące. To, co na pewno młodzież w tym momencie będzie interesowało, to są tematy, które znajdują odzwierciedlenie w mediach i obserwując media, w tym szczególnie media społecznościowe, dostaniemy przedsmak tego, co możemy usłyszeć od młodzieży. Ja najczęściej teraz słyszę o tematach związanych z poczuciem zagrożenia i to oczywiście sytuacja pandemiczna ma na to wpływ. Młodzież bardzo chętnie rozmawia o wykluczeniach różnego rodzaju i to o wykluczeniach, z którymi oni sami się stykają nieraz, a czasami obserwują je z boku i są na to wrażliwi. Tematy związane ze zmianą klimatu, z ekologią, to jest coś, co bardzo często wybrzmiewa w moich rozmowach z młodzieżą. No i właściwie mogę gwarantować, że jeżeli zaufamy młodzieży, wysłuchamy jej, damy jej przestrzeń do tego, żeby stworzymy przestrzeń do tego, żeby bez oporu, bez czerwienienia się traktować młodych ludzi jako równych partnerów i partnerki do rozmowy, to doświadczymy swego rodzaju wdzięczności. Ja z tym się spotykam. To znaczy, gdy nie wycofuję się z tak zwanych trudnych tematów, to młodzież odwdzięcza mi się właśnie swoim zaangażowaniem, otwarciem i bardzo mądrymi refleksjami i dzieleniem się swoim doświadczeniem. Jeśli chodzi o tworzenie przestrzeni do rozmowy, to jest bardzo istotne. To programy, które są proponowane w CEO, bardzo mnie w tym wspierały, wspierają i mam nadzieję, że będą wspierały. Ja akurat zaczynałam od programu związanego z edukacją globalną i to jest coś, co tu była mowa o uczeniu się i też bardzo mi się spodobała ta myśl, że uczą się nie tylko uczniowie i uczennice, ale także nauczyciele i nauczycielki. I tak, ja jestem tego przykładem, bo gdy wchodziłam w ten zakres tematyczny związany z edukacją globalną, to ja się uczyłam razem z młodzieżą i to było fascynujące doświadczenie. Był moment w 2015 roku, to się zaczęło, kiedy temat migracji był takim tematem bardzo kontrowersyjnym i to też znajdowało odzwierciedlenie w tym, na co młodzież się powoływała, więc ja też to podchwyciłam i tu z pomocą przyszedł program Rozmawiajmy o uchodźcach. Pojawił się przewodnik dla młodzieży, Klub Dobrej Rozmowy, bardzo polecam Państwu ten przewodnik. On jest dla młodzieży, ale ja też się wiele z niego nauczyłam. Ten przewodnik jest dedykowany, początkowo był dedykowany programowi Rozmawiajmy o uchodźcach, ale jeżeli pozwolimy sobie na elastyczność, a ja pozwoliłam sobie, no to okazuje się, że od tematu migracji, nawet nie wiem w którym momencie przeszliśmy do tematu ekologii, bo to było coś, co w którymś momencie młodzież zainteresowało. I gdy ustalimy zasady rozmawiania, słuchania, szanowania swoich poglądów, to te spotkania klubów, jakkolwiek sobie je nazwiemy, stają się bardzo wartościowymi spotkaniami. Na tym slajdzie też jest zamieszczony materiał z innego programu, z programu ReMemory, Multimedialne Historie Lokalne. To jest też ciekawe narzędzie, które pozwala rozmawiać o mechanizmach, które tworzą się w społeczeństwie. Program ten sięga po historię z przeszłości, ale zaskakujące jest to, jak łatwo je odnieść do tego, co się współcześnie dzieje w społeczeństwie. I to jest też coś, co dla mnie jest niezwykle ciekawe. Kolejne pytanie, które sobie tak postawiłam na potrzeby tego webinarium, to pytanie dotyczące tego, jak poruszać tematy ważne dla młodzieży. Zaznaczam, że bardzo często te tematy ważne to jednocześnie są tematy kontrowersyjne, które zapalają społeczeństwo nie zawsze do rozmowy, bardzo często do kłótni, agresji.
I na wielu można sięgnąć po wiele. Sylwio, chyba musisz wyciszyć, swoje konto. O właśnie, dziękuję bardzo. Na wielu poziomach chyba Sylwia znowu się odmutowałaś. Okej. Na wiele sposobów można sięgnąć po propozycje, które podsuwa nam Centrum Edukacji Obywatelskiej. Takim przykładem bardzo oczywistym, niezobowiązującym jest po prostu wykorzystywanie scenariuszy przedmiotowych, które są dedykowane konkretnym programom, konkretnym przedmiotom. I tu jest na przykład scenariusz o tym, jak napisać rozprawkę. I rozprawiać można na różne tematy. Można rozprawiać na tematy dotyczące literatury, ale można to też połączyć, to wcale się nie wyklucza, to się wspiera. Można to połączyć z tematami dotyczącymi współczesnych wyzwań współczesnego świata. Zaskakujące jest to, że ja znajduję wiele wartościowych materiałów również wśród scenariuszy dedykowanych innym przedmiotom. Więc zachęcam też do tego, żeby nie zamykać się tylko w swoim przedmiocie. Ja akurat jestem polonistką, ale scenariusze do historii, do etyki jak najbardziej nadają się na mój przedmiot. Warto też... Tak, i tutaj jest przykład, co Europa zawdzięcza Arabom. To jest, z tego co pamiętam, scenariusz lekcji dedykowany etyce. Na języku polskim śmiało można o tym też rozmawiać. Kolejnym punktem zaczepienia, punktem wyjścia do rozmowy jest film. Centrum Edukacji Obywatelskiej proponuje program Shortcut, małe historie, wielkie sprawy. Dla mnie to jest odkrycie. Ja się całkiem niedawno dowiedziałam o tym programie, ale już tam się zalogowałam i zgłosiłam. Proponowanych jest kilka filmów, do których opracowane są świetne scenariusze i te filmy są na tyle krótkie, że można w bloku dwugodzinnym śmiało zrealizować cały scenariusz, obejrzeć film i te filmy dają bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi o kierunek dyskusji. I tu też ja bardzo polecam podążyć za tym, w którą stronę młodzież będzie chciała pójść. Kolejnym takim programem jest nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej I Am European. Na kanale YouTube dostępne są filmy i wiem, że tych filmów i materiałów będzie jeszcze więcej, więc warto obserwować to, co się dzieje w tym programie. To też są krótkie materiały filmowe, ale jakże to jest wdzięczny materiał do tego, żeby zobaczyć go razem z młodzieżą i podyskutować o tym, co w społeczeństwie się dzieje. Kolejna ścieżka, którą wyznacza, którą proponuje Centrum Edukacji Obywatelskiej, to materiały wspierające rozwijanie wybranych kompetencji, na przykład krytycznego myślenia. Znalazłam w programach CEOWskich sporo materiałów, które przydają mi się do tego, aby rozmawiać z młodzieżą na temat tego, jak funkcjonują media, jak się odnaleźć w tej dżungli medialnej. Ja tu zaproponowałam tylko kilka narzędzi. Smartfon multimedialny, który jest dostępny na stronie mediaceo.org.pl. Znalazłam tam też scenariusz całkiem świeży dotyczący pandemii, której doświadczamy i on jest też ciekawy do wykorzystania na lekcji wychowawczej, na zastępstwie, na lekcji bibliotecznej czy też na lekcji danego przedmiotu. Bardzo ciekawym i nowym projektem jest projekt One Planet for All, razem dla klimatu. I w tym roku postanowiłam się zgłosić z młodzieżą właśnie do tego projektu. Zwróciłam uwagę, że gdzieś na czacie ktoś napisał, że teraz w czasach COVID-u działanie projektowe jest mocno utrudnione. I przyznam szczerze, że też pod tym kątem przyglądałam się tym projektom. One Planet for All wydaje mi się takim projektem, który pozwoli mi w razie, gdybyśmy przeszli na zdalne nauczanie, pozwoli mi i młodzieży nadal działać. Jesteśmy w stanie założyć sobie taki cel, który będziemy mogli realizować, osiągać, komunikując się za pomocą internetu. Podpowiem, że w tym programie duży nacisk jest położony właśnie na
krytyczne myślenie, na świadome odbieranie przekazów medialnych, ale też tworzenie tych przekazów medialnych w sposób odpowiedzialny. Myślę, że to jest bardzo aktualne i potrzebne i liczę, że młodzież się tym zainteresuje. Już mam taki odzew z ich strony. Można wreszcie zapisać się do projektu, wybranego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tych projektów, ja myślę, że już Państwo zdążyli się za głowę złapać, jak tego jest dużo, ale warto poświęcić czas na to, żeby wybrać coś dla siebie. Mnie to, że zgłaszam się do projektu, bardzo mobilizuje do działania. Ja osobiście bardzo lubię to, że mam wyznaczony harmonogram działania. Bardzo lubię to, że ustalamy jakąś datę, do której chcemy zdążyć z naszymi działaniami i wyznaczeniem i zaprezentowaniem tego naszego produktu, efektu naszej pracy. Mnie to bardzo mobilizuje do działania. I tu jest akurat na tym slajdzie przykład jednego z projektów, które zrealizowałam z młodzieżą przy okazji działań związanych ze szkołą tolerancji. To jest jedna z propozycji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która bardzo wspiera nauczycieli i nauczycielki w podejmowaniu trudnych, kontrowersyjnych tematów. Tu akurat sprawa dotyczyła hejtu. Tak ekspresowo przebiegłam przez te moje doświadczenia, o których postanowiłam Państwu powiedzieć. Teraz już oddaję spokojnie głos Eli, która mam nadzieję, że podsumuje to, co powiedziałam. Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki serdeczne, Jadziu, i za podzielenie się tymi doświadczeniami i też za takie pokazanie, w jaki sposób praktycznie można też podejść do realizacji tych naszych projektów. Staramy się rzeczywiście je dostosowywać na tyle, na ile jest to możliwe do możliwości szkoły, do kontekstu, więc tak jak wspomniałaś i tak jak też wcześniej poszczególne osoby zwracały na to uwagę, dostosowujemy też przebieg tych poszczególnych aktywności do tej specyficznej sytuacji, w jakiej teraz znajdują się szkoły, więc też proszę nie mieć obaw i nawet jeżeli zapraszamy do jakiejś aktywności, a okoliczności w trakcie trwania programu się zmienią, uniemożliwią wykonywanie pewnych działań, to my też będziemy to modyfikować albo przyjmować ze zrozumieniem właśnie te okoliczności. Kilka słów jeszcze o tych projektach. Bardzo dużo informacji już też przekazałaś Ty, Jadziu, więc bardzo Ci dziękuję. Ale takie zaproszenie z naszej strony do włączenia się, do zaangażowania w część projektów. To też nie jest pełna nasza oferta. Całość znajduje się w broszurze, którą też zamieścimy na blogu CEO na zakończenie, po zakończeniu naszego spotkania, więc też będzie można sięgnąć i zerknąć na taką pełną ofertę. W obszarze Otwieraj na kulturę, shortcut, małe historie, wielkie sprawy, projekt, o którym wspominała już Jadzia i o którym też tutaj Państwo widziałam, wspominali na Radzie. Zachęcam gorąco do zapisania się na platformę. Można z niej korzystać, nie uczestnicząc w projekcie. A jeżeli ta tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem, to można wziąć udział w rekrutacji, która będzie uruchomiona 1 października i tegoroczna edycja jest pod hasłem Moja wspólnota, moje miejsce. Będzie 5 filmów opatrzonych materiałami, scenariuszami zajęć i będą także publikowane zadania do wykonania. Także gorąco zachęcam, bo jest to taka ścieżka, która no też wesprze na przykład pracę wychowawczą. Kolejna propozycja Rememory, multimedialne historie lokalne. Także można się zgłosić do tego projektu. Te karty, o których wspominała Jadzia, to jest właśnie jeden z materiałów. Też zamieściłam na czacie propozycje tych materiałów. Jest ich znacznie, znacznie więcej, także bardzo ciekawe scenariusze zajęć. A w ramach tego projektu młodzież tworzy między innymi multimedialne reportaże. Są też przewidziane
widziane warsztaty z dziennikarzami. Warto się zgłosić, ale warto też po prostu skorzystać z tych materiałów i z karty do analizy tych mechanizmów psychospołecznych, bo rzeczywiście uderzające są te powiązania historyczne z tym, co się dzieje współcześnie. Warsztaty o zadaniach pogłębiających uczenie się w ramach obszaru Pomagaj się uczyć. Też gorąco zachęcamy szkolenie online, jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej, więc to niezależnie od tego, jakie tematy mają Państwo zamiar poruszyć w tym nadchodzącym roku szkolnym, może to być rzeczywiście takie narzędzie, które wesprze ten proces. I jeszcze trzy propozycje z obszaru Odpowiadaj na globalne wyzwania. Tutaj pierwszym projektem jest Rozmawiajmy o uchodźcach, Klub Dobrej Rozmowy. Nie wiem, czy po tym, co powiedziała Jadzia, jeszcze dużo więcej dodawać, ale rzeczywiście zestaw bardzo wartościowych materiałów, które wesprą prowadzenie takich rozmów na trudne tematy i mogą stać się punktem wyjścia do poruszania wielu innych. To też jest kurs w wersji online, w ramach którego otrzymają Państwo gotowe scenariusze, a uczniowie, uczennice mogą zakładać takie kluby dobrej rozmowy. Także wartościowa propozycja w pracy wychowawczej, a jedną z takich nowości na tę edycję to praca ze storytellingiem. Przygotowujemy szereg też nowych materiałów, filmików, także warto zajrzeć na stronę migracje.org.pl. One Planet for All, Razem dla Klimatu, także program internetowy, który porusza ten gorący temat i zachęca do angażowania się na rzecz ochrony klimatu. Młodzież zakłada szkolne redakcje, tworzy własne materiały dziennikarskie, także też duży nacisk na takie elementy edukacji medialnej, na krytyczne myślenie. I znowu, nawet jeżeli nie dołączą Państwo do programu, zachęcamy, zapraszamy na stronę internetową ekologia.org.pl. Bardzo dużo ciekawych materiałów do wykorzystania też na różnych zajęciach. I ostatnia propozycja, wzór na ścisłe. Wyjątkowa propozycja dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych z kolei. To jest kurs online, który zachęca do poruszania z młodzieżą różnych globalnych wyzwań, ale takim ważnym komponentem też jest refleksja nad tworzeniem na lekcjach i w szkole przestrzeni wolnej od uprzedzeń, tak żeby zarówno chłopcy, jak i dziewczynki angażowali się w nauki ścisłe i młodzież może zakładać STEM kluby. My też podpowiadamy, w jaki sposób można to robić, pracując właśnie metodą projektową. To też było w telegraficznym skrócie, także dziękuję za wysłuchanie tych propozycji. Też powoli zmierzamy do końca. Już udało nam się przekroczyć ten czas. Mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą. Trochę ciężko podsumować te różne wątki, które tutaj się pojawiały, bo rzeczywiście i tych wyzwań nie brakuje i też te propozycje są dosyć szeroko zakrojone. Trudno sprowadzić jakoś te podsumowania do krótkich, złotych rad, jak sobie radzić w tym roku szkolnym, ale mam nadzieję, że znajdą Państwo dla siebie jakieś inspiracje, jakieś propozycje. Tak jak też Ania wcześniej wspominała, można właśnie znaleźć jakąś swoją niszę i swój kawałek i te zainteresowania pogłębiać, także z młodzieżą. My będziemy starali się, tak jak dotychczas, towarzyszyć Państwu w tych edukacyjnych poszukiwaniach. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych, do śledzenia bloga. Te wszystkie materiały będą dostępne właśnie na tej stronie. Na platformie zaświadczenia.co.org.pl będziemy pobrać potwierdzenie udziału w dzisiejszym webinarium, także też zachęcam do skorzystania z tej możliwości.
Dziękuję serdecznie wszystkim naszym panelistkom za podzielenie się doświadczeniami, też za takie przybliżenie, zaprezentowanie wybranych koncepcji programowych CEO. Dziękuję Państwu, uczestniczkom i uczestnikom, za udział, też za komentowanie na czacie, za zadawanie pytań. Powrócimy z odpowiedziami właśnie w takim materiale zamieszczonym na blogu. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór, za ten czas i za refleksję nad wyzwaniami tego roku szkolnego. Dobrego wieczoru na teraz, na dłużej dobrego roku szkolnego, ciekawego i uczącego. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.